Bardzo nie lubię, kiedy muszę przeczytać komiks, książkę, obejrzeć film krótkometrażowy albo zajrzeć na tył limitowanej wersji pudełka płatków śniadaniowych wypuszczonych w Indonezji, żeby poznać rozwinięcie wątku, który pojawił się w głównej linii fabularnej gry. Tak było właśnie z pierwszym Uncharted. Żeby poznać i streścić wam historię i kontekst pewnego wydarzenia, które miało miejsce w grze, musiałem sięgnąć po interaktywny komiks, który to był prequelem pierwszej części Uncharted. Mogliście o nim nawet nie słyszeć, bo wyszedł tylko w USA. Jego tytuł to Uncharted Eye of Hydra. I też go dziś streścimy. Siadajcie i słuchajcie. Poznajcie Nathana Drake'a, potomka Sir Francisa Drake'a, słynnego XVI-wiecznego angielskiego korsarza, który opłynął świat dookoła. Po więcej informacji o Sir Francisie zapraszam do książek albo do Wikipedii. Wraz z reporterką Eleną Fisher, Nate znajduje się gdzieś u wybrzeży Panamy, gdzie na dnie Morza Karaibskiego znajdują trumnę Sir Francisa Drake'a, zatopioną ponad 400 lat wcześniej. Nathan nie ma żadnego poszanowania dla swojego przodka i łomem traktuje znalezisko. Nie da się zbrukać pustej trumny. W środku zamiast ciała znajduje się jedynie skrzyneczka z dziennikiem podróżnika. No nie jestem pewien, czy 400-letnia kamienna trumna utrzymałaby szczelność przez tyle czasu. No ale okej. Co to? No, pokaż! Nie, wykluczone. Nathan nie chce, żeby Elena nagrywała dziennik, który właśnie wydobyli, a ta, że mieli umowę, że jest stacja, dla której robi reportaż, zapłaciła za wynajęcie łodzi, na której właśnie są, ale ich przepychankę przerywają... Piraci! Piraci? Nie powinniśmy wezwać policji? No, świetny pomysł, oczywiście, gdybyśmy mieli kwity. Nabycie tutaj. Co? Nie no, z Eleny jest super reporterka, która nawet nie sprawdziła, czy mają papiery na bycie tutaj i w ciemno wyłożyła pieniądze swojej firmy na wynajęcie łodzi dla jakiegoś typa, który przedstawił się jej jako potomek słynnego żeglarza, który według wszelkich zachowanych zapisków nie miał potomka. Przynajmniej Nathan jest przygotowany i Elena musi przejść szybki kurs strzelecki. Jak w aparacie, no, celujesz i wciskasz, no, tak? Zuj, dziewczyna. No dokładnie tak to działa. Myślałem, że ich zgubiłem. Czym ich tak wkurzyłeś? To dłuższa historia. No i tutaj jest pewien problem ze wszystkimi 6 częściami Uncharted. Jest to w zasadzie wesoła i pozytywna gra. O przygodach i poszukiwaniu skarbów, o niesamowitych zaginionych miastach, o tych złych, którzy są zawsze ukarani i tych dobrych, którzy zawsze odpływają w stronę zachodzącego słońca. Oraz o mordowaniu kilkuset ludzi po drodze. W każdej części, uśredniając, Nathan zabija 700 przeciwników, tylko żeby w przerywnikach filmowych śmiać się i zachowywać, jakby był w Luna Parku. Ale jak przymkniemy na to oko i uznamy, że jedynymi ludźmi, których zabił, to te kilka duszyczek właśnie w tych przerywnikach, to nie doznamy dysonansu i nie będzie to aż tak kłuło w oczy. No dobra, dwójka ludzi odparła atak kilkunastu współczesnych piratów i została uratowana przez kogoś w samolocie. Tak w ogóle to w jaki niby on sposób wywrócił tą łódkę, przelatując nad nią? O nie! Cholera! No nieważne, bo nasza łódź zaczyna wybuchać i trzeba uciekać. Elena, jak to na reporterkę z powołania przystało, ryzykuje życie, żeby uratować materiał. Ta kamera za cholerę nie jest wodoodporna, więc jak będzie działać, to się mocno zdziwię. Pilotem samolotu był... Victor Salian. Nie no, rozumiem, że mamy tutaj po prostu przedstawienie głównych bohaterów, ale że Elena nawet nie zdziwiła się, że Nathan miał kolegę, który musiał krążyć w pobliżu na wszelki wypadek. No na przykład na wypadek ataku piratów. No ale nieważne. Sfingował śmierć, jak przypuszczałem, Sali. Okazuje się, że Nathan wiedział, że w trumnie nie będzie ciała Sir Francisa i jego i Salego celem właśnie był ten dziennik, który jak przypuszczają doprowadzi ich do czegoś wielkiego, do fortuny Drake'a. Widzieliście, jakie sprytne nawiązanie zrobiłem tutaj do podtytułu gry? Dobra, na stałym lądzie Nate nudzi opowieścią o tym, jak Sir Francis opłynął cały świat, a Sullivana interesuje tylko... Dobra, Nate, daruj sobie tę pasjonującą historię i gadaj po prostu, o co chodzi. No i prawidłowo, nie mamy całego dnia, żeby tutaj sterczeć. Aha, Sully to stary zboczu, ale taki niegroźny. Musisz mieć niezłe branie. Żadna nie narzekała. Zapiski Sir Francisa mają zaprowadzić ich do... No? Do cholerne Eldorado. Czyli mitycznej krainy ociekającej złotem.
Niestety w notatniku brakuje ostatniej strony i wychodzi na to, że z całej książeczki to ona była najważniejsza, bo nasi chłopcy będą musieli odtworzyć na podstawie zapisków całą drogę podróżnika. W międzyczasie Elena rozmawia chyba z kimś ze swojej stacji i się gęsto tłumaczy z zatopionej łodzi, za którą będą musieli zapłacić. Nie, przecież pokryje to polisa, tak? No najważniejsze, że kamera przeżyła jakimś cudem. Muszą jej bezgranicznie ufać w redakcji, bo jeszcze jej nie zwolnili i na dodatek prosi o kogoś do pomocy w kręceniu dalszego materiału. W tym czasie Sally przekonuje Nate'a, że muszę ją tutaj zostawić, bo jak wyemitują jej materiał, to ekip szukających Eldorado będzie więcej. Z jednej strony racja, ale z drugiej zawsze mogli się z nią dogadać po prostu, że materiał wyślę i wyemituję dopiero po zakończeniu poszukiwań. No nieważne, najwidoczniej nie ufają jej i biedna zostaje porzucona na jakiejś wyspie. Mogłam to przewidzieć. Czekaj! Zwolnij, młody. Za stary się na to robię. Ale na tę barmankę w Limie nie byłeś za stary, co? Ha! To było coś innego. Choć przyznaję, równie wycieńczającego. No jakoś 56-latek mówiący, jak to puknął jakąś młodą barmankę, powoduje spory niesmak we mnie. No ale okej, Nate i Sally przebijają się przez las deszczowy Amazonii w poszukiwaniu pierwszej miejscówki z dziennika Sir Francisa. Nie rozumiem. GPS mówi, że to tutaj. Może źle odczytałeś pozycję. Pokaż to. Nie, to tutaj. Tu niczego nie ma, Nate. No może dlatego, że 400 lat temu mogli inaczej, albo po prostu mniej precyzyjnie, określać położenie punktów niż obecnie i może wystarczy się rozejrzeć trochę dalej. Stary, czuję się jakbyśmy szukali dziewicy w burdelu. No dobra, Sally trochę zaplusował tym tekstem. No mówiłem, że trzeba trochę dalej poszukać. Wychodzi na to, że sam bym był niezłym poszukiwaczem skarbów. I to jest kwintesencja całej serii Uncharted. Wspinaczki, skakanie i łapanie się krawędzi, żeby dostać się do trudno dostępnych miejsc. Na szczęście Nate natrafia na głaz ustawiony na krawędzi skały, który akurat był ustawiony tak, żeby zepchnięty rozwalił i otworzył zablokowane i niewidoczne przejście do podziemi. Jednak nie mógłbym być poszukiwaczem skarbu, bo nie mam aż takiego szczęścia. Teraz niech mi ktoś wyjaśni, gdzie ten głaz się podział. No nieważne, drobnostka, bo w końcu tylko zniknął kilkuset kilogramowy kamlot. W podziemiach nie ma żadnego skarbu. Sally się trochę denerwuje, bo najwidoczniej Hiszpanie wieki temu już tutaj dotarli i pewnie zabrali wszystko, co było wartościowe, a on ma komornika na karku. Hiszpanie dotarli tu przed nim. Odpiło ci Sally? Nate, nie interesuje mnie cynowy szmelc. Siedzę po uszy w długach. Liczyłem na tę akcję. Szalało się po knajpach w Limie, co? Zgadłeś. Jeszcze kilka złych interesów. Nathan jednak jak zawsze optymistyczny szuka dalej. Chyba Hiszpanie zostawili tę beczkę z prochem. Znowu się będę czepiał, ale wydaje mi się, że w tak wilgotnym miejscu jak jaskinia w środku lasu amazońskiego po 400 latach proch mógłby stracić swoje właściwości albo sama drewniana beczka mogłaby przegnić i się rozpaść. No ale okej, bez tego byśmy nie poszli dalej. Nawet Hiszpanie przed kilkoma wiekami wiedzieli, że wybuchające beczki powinni oznaczyć czerwonym kolorem. Co jakiś czas Nate będzie zaglądał do dziennika Sir Francisa w poszukiwaniu wskazówek, co robić dalej i zawsze będzie otwierał za pierwszym razem na stronie, którą będzie akurat potrzebował. Żeby przedostać się dalej, trzeba rozpalić te kaganki. Co, nagle moje cygaro okazało się przydatne, tak? Nie, Sally. Cygaro i papierosy to nadal świństwo. Potrzebujemy tylko twoje zapalniczki. I nie mądruj się. Jakbym opatentował substancję, która pozostaje palną po kilkuset latach w wilgotnych warunkach, byłbym milionerem. Ogień trawi rumowisko i można iść w głąb tej budowli. Ciekawe, że Nathan nie ma jakiegoś mistrzostwa świata we wspinaczce sportowej z takimi umiejętnościami. Dalej przychodzi na pomoc kolejna, bardzo szczęśliwie ustawiona beczka z prochem, której wybuch niszczy tylko te elementy, które przeszkadzają. Później mamy kolejną zagadkę. Jeśli ktoś nie umie liczyć do czterech i nie potrafi odróżnić kwadratu od koła, to może mieć problem tutaj.
I to zawsze uwielbiałem w serii Uncharted. Starożytne grobowce i świątynie z działającymi mechanizmami, które w ogóle nie mają sensu i prawa działać. Jakkolwiek te sceny by nie były głupie, to potrafią gdzieś w głębi obudzić tę iskierkę archeologa, która jest w każdym z nas. Okej, jest postęp? Mogło być gorzej. Ja pierdzielę, jest tyle filmów i kampanii społecznych o tym, że nie wolno skakać do nieznanej wody, a ten na Jana skacze na bombę. Jestem kompletnie przemoczony. Serio? No tak właśnie działa woda, panie Nate. Pamiętajcie, że on nadal ma 400-letnią książeczkę w tylnej kieszeni swoich dżinsów. I po raz trzeci pomagają nam bardzo szczęśliwie ułożone beczki z prochem. Ja pierdzielę, gdyby nie one, to byśmy chyba już oglądali napisy końcowe. Uncharted nie byłoby Uncharted, gdyby nie akcje rodem z Indiana Jonesa i uciekaniem przed walącym się podłożem. To bambusowe rusztowanie podtrzymywało te kilkutonowe kamienie? Tylko po co? No po to, żeby Sully mógł teraz po nich przebiec i żebyśmy mieli którędy wrócić później. No wiadomo. Udało mi się! Jestem cały! W kolejnej sali znaleźli miejsce, w którym modlono się do Złotego Posągu. Eldorado to nie było miasto, tylko Złoty Posąg, który tutaj kiedyś stał. No ale już nie stoi. Ktoś go zabrał i powlókł na belkach poza świątynię. Zobacz tu, ślady. Pewnie użyli belek do transportu. Ej, nie chcę nic mówić, ale drewniane belki nie są w stanie wyżłobić takich śladów w kamieniu. Teraz słuchajcie tego. Spóźniliśmy się 400 lat. Trop się urywa. Tak wygląda. A niech to szlak. Chyba, że... Chyba, że co? Pójdziemy po śladach. No nie no, chłopaki są geniuszami. Chcieli już zawracać, ale trybiki w ich mózgach przeskoczyły i wpadli na to, żeby iść po śladach na ziemi. No nieważne, trzeba znaleźć wielką złotą statuę wartą fortunę. Fortunę Drake'a. Znowu to zrobiłem, wiecie, pod tytuł. Jeszcze raz to powtórzę. Drewniane belki nie zrobiłyby takich śladów w kamiennej posadzce. Kurde, nic by nie zrobiło takich śladów w skalistym podłożu. Tył świątyni został dawno wysadzony przez Hiszpanów i... Co teraz? Aha, po drodze zbieramy znajdźki. Małe skarby. Fabularnie nic one nie wnoszą, chociaż mogłyby. Wystarczyłoby jedno zdanie, że ten żółw jest z tego i tego okresu, używany jako zabawka, talizman, czy tam nie wiem, korek analny. A tak mamy po prostu ładnie wyrenderowane przedmioty. No dobra, ale gdzie ta złota statua? Idąc jedną z nieskończonej ilości ścieżek, zastajemy taki widok. Takich rzeczy nie widzisz na co dzień. Oj Boże. Pamiętam, że te 15 lat temu, jak pierwszy raz grałem w tą część, o mało się nie posikałem z wrażenia. Teraz z kolei trudno mi sobie wyobrazić, jak ta łódź podwodna się tutaj znalazła. Nawet pomimo wytłumaczenia Nate'a. Pewnie spłynął rzeką i utknął tutaj. Ale którą rzeką miała spłynąć? Za ubotem jest wodospad i skała, przed nim z kolei jest też wodospad i skała. Ta scena robi wrażenia, no ale umówmy się, że jest bez sensu. Nate chce przeszukać łódź i daje Sully'emu dziennik, żeby się nie zamoczył. No teraz się martwi, że może się zamoczyć, a wcześniej na bombę skakał do wody z książeczką w kieszeni? No dobra, to nie będzie łatwa przeprawa. W środku Nathan spotyka nazistowskiego marynarza, który został rozszarpany i któremu z kieszeni wypadło kilka złotych monet. Nathan zabiera tylko jedną, pomimo że wszystkie 9 sztuk było warte małą fortunę. No ale oni szukają fortuny Drake'a. Skąd ją wziąłeś, mój ty zmurszały brachu? I nie będą się bawić w jakieś drobniaki. W kajucie kapitana Nate znajduje, no kapitana, którego też coś rozszarpało i odnajduje brakującą stronę z dziennika Sir Francisa. Tą stroną była mapa prowadząca do fortuny Drake'a. Wybaczcie, ale wkręciłem sobie, że będę wplatał ten podtytuł gdzie tylko się da. Tak w ogóle wprost nie dowiemy się, w jaki sposób naziści znaleźli tę mapę, ale będzie można się domyślić. Ale o tym później, bo kontakt z Sully'em się urywa i trzeba do niego wracać. Musimy coś na tym zarobić, bo jak... Bo co? Sully? Jesteś? Po drodze Nate aktywuje starą torpedę, do niej też zaraz wrócimy, i musi szybko uciekać z łodzi. Nie, nie, nie! To nie wróży dobrze. W pierwszej części tylko w przerywnikach filmowych będzie potrafił nurkować, w normalnej grze możemy tylko pływać na powierzchni.
Saliego na muszkę wziął Gabriel Roman, który również ma chrapkę na fortunę Drake'a. Okazuje się, że Saliego jest taki przyjaciel, że przez swoje długi sprzedał informacje o Sir Francisie i całej ich eskapadzie w poszukiwaniu Eldorado. Ten tutaj to Atok Navarro, archeolog i najemnik pracujący dla Romana. Jego warto zapamiętać. Po małej słownej przepychance i oddaniu mapy Romanowi mamy pokaz, jak kończą zdrajcy. Jakkolwiek zabawny i pocieszny nie był Sali, to jednak wypaplał ich plan. Pamiętacie torpedę, którą aktywował Nathan? Nie jestem pewien, czy torpedy miały zapalnik czasowy, ale najwidoczniej ta miała i był ustawiony idealnie na moment, żeby spowodować zamieszanie i pozwolić Nate'owi uciec. W ogóle szczęście, że nikt z nich nie oberwał jakimś metalowym odłamkiem. Jeżeli nie jest wam dość niesamowitych zbiegów okoliczności, to co powiecie na to? Skąd ty się tutaj wzięłaś? Jeszcze potrafię wytropić dwóch, pożar się Boże, rabusiów. No ale niby jak? Przecież zostawili ją na jakiejś wyspie i nie miała najmniejszego pojęcia, dokąd płyną. Elena nie potrafiła sprawdzić, czy mają pozwolenie na przebywanie na wodach Panamy, ale dwóch randomowych typów, którzy mogli być gdziekolwiek na świecie, znalazła. Powiedz mi, że masz broń. Jasne. Dzięki. Dobra, chodź. Aha, bo to oczywiste, że może zdobyć bez problemu broń gdzieś w Ameryce Południowej. No w sumie może i można, nigdy tam nie byłem. Teraz będzie jeden z wielu pokazów tego, o czym wspomniałem na początku. W drodze powrotnej przez świątynię w ciągu 4 minut Nate zabił 14 przeciwników, na co Elena rzuca taki tekst. Adrenalinka, co? A po zabiciu kolejnych 11, czyli łącznie 25 ludzi, mówi to. Rozchwytywany jesteś. Mam wyjątkowy dar przyciągania szumowin. Tak jak wspomniałem, żeby nie uznać głównych bohaterów wszystkich części Uncharted za chorych psychicznie morderców z rozdwojeniem jaźni, musimy niejako oddzielić gameplay od opowieści. UK2642. Zapamiętasz? Tak, co to? Nie mógłbym być partnerem Nate'a, bo 5 sekund po tym, jak powiedział te współrzędne, nie pamiętałem ich. Elena i Nate lecą tam, gdzie wskazały współrzędne na mapie Sir Francisa i nazistów. Reszta gry będzie się działa na tej nienazwanej i najwidoczniej nieoznaczonej wyspie na południowym Pacyfiku. Z tej rzekomo niezamieszkałej wyspy ktoś wali do naszych z dział przeciwlotniczych i muszą wyskakiwać z samolotu. Też pamiętajcie ten tekst. Do zobaczenia na dole! Dogonię cię! Nieznajomi chcą mnie zabić, zostawiłem mapę w płonącym samolocie. Elena już dwa razy ryzykując życie wróciła się po swoją kamerę, a ten zapomniał wziąć ze sobą mapy kluczowego dla swojej podróży elementu. To raz. Dwa. Obiecał Elenie, że po nią pójdzie i ją dogoni, a idzie po mapę do wraku samolotu w zupełnie przeciwnym kierunku niż miejsce jej potencjalnego lądowania. No ale trzeba ustawiać sobie priorytety w życiu. Ale po cholerę musieliśmy odstrzelić tą kłódkę, skoro cała brama po kopniaku wyleciała z zawiasów. Nie zdążymy się nacieszyć pięknem fauny i flory, bo atakują jacyś ludzie. Nie wyglądają na ludzi Romana, a raczej bezdomnych z pistoletami. Jak on trzyma ten karabin? Z biodra to se można strzelać do obiektu wielkości domu, a nie sadzić precyzyjne headshoty. Ci ludzie przyszli tędy, więc muszą mieć umiejętności wspinaczkowe dorównujące tym, które ma Nate. Nie tylko Hiszpanie poustawiali wybuchowe beczki w dogodnych dla nas miejscach. Skoro dopiero teraz po tym wraku możemy się przedostać dalej, to jak tędy przeszła ekipa, która nas wcześniej zaatakowała? No nie wiadomo. Miejsce, gdzie jest wrak, obstawili bezdomni, więc trzeba ich odesłać do domu. W sensie do ich nowego domu, w zaświatach. Oczywiście mapa, która leżała luźno na kokpicie, jest cała i zdrowa. Nie zaszkodziła jej woda, kiedy Nate pływał, to i nie zaszkodzi jej eksplozja i ogień. Super. Nate wypatruje spadochron Eleny w fortecy nieopodal i wiadomo, gdzie trzeba się udać następnie. Pamiętacie kolejność, w jakiej nasza dwójka i samolot powinni lądować? Najpierw Elena, później Nate i na końcu samolot. A okazuje się, że był tutaj jakiś bardzo silny wiatr i Elenę zwiało nawet przed samolot. No ale okej. W drodze do fortecy mamy jedyne miejsce, gdzie są pułapki zrobione przez bezdomnych. Chyba syn szwagra szefa studia, które tworzyło Uncharted, wpadł na ten pomysł i wepchnęli to tutaj, żeby po prostu było i żeby nazwisko młodego pojawiło się wśród 300 innych nazwisk w kredytach.
No dobra, forteca. Już pomijamy te głupoty wspinaczkowe, ma to wyglądać efektywnie, a nie mieć jakikolwiek sens i być realistyczne. Patrz przed siebie, nie w dół. O Boże. Nate zabija dziesiątki ludzi, a Elena łazi po okolicy i nagrywa wszystko. Elena, co ona wyprawia? Laska w ogóle nie ma instynktu samozachowawczego. I wszystko to tłumaczy, że ona umie zadbać o siebie. Przecież jakby ta banda bezdomnych ją tutaj złapała, to śmierć przez snu gwarantowana. Dobra, teraz czas na naukę języka indonezyjskiego. Powtarzajcie za Nate'em. Buka pintu! Buka pintu! A teraz powtarzajcie po mnie. Otwórz drzwi. Otwórz drzwi. Tak, buka pintu po indonezyjsku oznacza otwierać drzwi. Kolejna nikomu niepotrzebna informacja. W końcu dostajemy się do czegoś w rodzaju piwnic tej twierdzy, gdzie można dopuszczać wody i podnosić jej poziom. Tylko po co? Jakie to miało zastosowanie? Bo ja nie mam pojęcia. Chyba że architekt tego miejsca 400 lat temu wiedział, że Nathan Drake będzie potrzebował tego, żeby przedostać się dalej. Na mapie Sir Francisa była również narysowana wieża, łudząca podobna do tej tutaj. Wydaje mi się, że takie wysokie, niczym nieosłonięte elementy byłyby najbardziej narażone na działanie wody i wiatru i erozja by je jako pierwsze zniszczyła. No ale ta wieża akurat oparła się siłą natury. Trzeba to sprawdzić, zwłaszcza, że nad tymi zamkniętymi drzwiami jest ten sam symbol, co na mapie obok symbolu wieży. Co to może znaczyć? No nie mam pojęcia. Nie no dobra, jednak jeden raz pojawia się element podobny do tego z pułapkami. Jednak młody zasłużył na to nazwisko w napisach końcowych. No więc co było ukryte na wieży? No oczywiście, że był tam ukryty, a bardziej po prostu leżał na ziemi klucz do wspomnianych drzwi. Dziękuję. Ja nie mogę, jakie to jest głupie. Czyli drewniane drzwi wytrzymały kilka stuleci, nikt nie próbował ich przestrzelić albo rozwalić siekierą, żeby sprawdzić, co jest po drugiej stronie i jedynym sposobem ich otwarcia był kilkusetletni metalowy klucz, który przetrwał na ziemi nienaruszony i idealnie pasował do zamka. Mi ostatnio młotek zardzewiał, bo na 5 dni zostawiłem go na dworze, a tutaj 400 lat i nic? No okej. Okay. Okazuje się, że lokalsi nie otwierali tych drzwi, bo niczego nie strzegły i po drugiej stronie była kolejna część fortecy. Czyli to było zwykłe wydłużenie czasu gry, które nic nie wniosło do fabuły i nie było nawet wzmianki, czy te 400 lat temu było za nimi coś, cokolwiek ważnego, skoro wskazówka do ich otwarcia była umieszczona na mapie do fortuny Drake'a. Dalej okazuje się, że tutejsi jadą na cheatach i mają wieżyczkę z karabinem maszynowym z nielimitowaną amunicją. Gdyby ta sala była za drzwiami z kluczem, miałoby to o wiele więcej sensu. Dlaczego Sir Francis zostawił wiadomość na ścianie? Dodatkowo małym druczkiem na dole napisał, że trzeba zasubskrybować ten kanał. Fletcher. Poszliśmy do wysokiej wieży. Liczę, że tam się spotkamy. Francis Drake. Tym razem szczęścia zabraknie! Chyba tobie. Też umiałbym rzucać śmieszne odzywki w grach. Na wieży, o której wspomniał w wiadomości na ścianie Sir Francis, Nate znajduje stary monokular. Przecież za samą sprzedaż tych wszystkich pierdół, które tutaj się walają, Nate byłby ustawiony do końca życia. Okazuje się, że angielskie statki nigdy nie opuściły tej wyspy. Elena stoi na widoku, a Nate próbując ją uratować, kończy w celi. Teraz to Elena musi go ratować. Tradycyjna otynkowana cegła z piaskowca, zaprawa z wapna. A skąd ty się tak dobrze na tym znasz? Z programu. Mojego, wiesz? Architekci Nowego Świata. Wystarczy nimi mocno szarpnąć. No super. Skoro już znasz metodę budowania sprzed 400 lat, to teraz zrób reportaż pod tytułem Jakie papiery trzeba mieć, żeby legalnie przebywać na wodach Panamy? Do lochu wpada Eddie Raja. Z kontekstu rozmowy można wywnioskować, że się znają z Nate'em i właśnie w tym momencie wracamy do tego, o czym mówiłem na samym początku. Żeby poznać ich historię, trzeba było zajrzeć do wspomnianego komiksu. Uncharted Oko Idry. Akcja zaczyna się na grubo. Twarz Nathana jest zmasakrowana przez jakiegoś pięknisia. Ten mówi, że będzie się delektował tłuczeniem po mordzie Nate'a, jak zazwyczaj się delektuje winem.
powoli i z satysfakcją. Do krzesła jest też przywiązana druga osoba, ale o niej później. Nathan w swoim stylu odpowiada, że super, bo nie lubi, kiedy jego randki się kończą przedwcześnie. Akcja przenosi nas 7 dni wcześniej. Daniel Pinkerton. Jeżeli nie poznaliście, to jest ten sam typ, co za tydzień będzie tłukł Nate'a po mordzie. No więc pan Daniel chce zlecić Nathanowi znalezienie artefaktu zwanego Oko Idry, które jest diamentem wartym grube miliony. Jest to jeden z 3 artefaktów tworzących całość. 2 elementy już ma, gniew oraz drogę Idry, brakuje jedynie oka. Pinkerton miał już kogoś, kto pracował nad znalezieniem artefaktu, ale ich drogi się rozeszły. Co w języku szemranych typków z włosami spiętymi w kucyk oznacza tylko jedno. Like you said, I've got a good head on my shoulders. Plan on keeping it there. I can track this baby down. Nate przyjmuje zlecenie i z jakiegoś powodu uznaje, że najlepszym miejscem do wertowania materiałów na temat bezcennego skarbu będzie jakiś obskurny bar gdzieś w Indonezji. Tam poznaje Rikę, która ratuje go przed 2 zakapiorami. Jest właścicielką tej nory, zna nazwisko Nate'a i enigmatycznie tłumaczy to tym, że przygląda się obcym, zwłaszcza tym, którzy pracują dla Pinkertona. Dowiadujemy się tutaj 2 ważnych rzeczy. Rika ma niezłych informatorów i Pinkerton jest kimś niebezpiecznym i każdy go kojarzy. Help me translate some of this stuff and I'll pay you back for that table. Po krótkiej wymianie zdań Nate proponuje dziewczynie współpracę i zapłatę za jej pomoc w tłumaczeniu notatek. Rika lepiej ogarnia trzymanie się poza niepożądanymi spojrzeniami i proponuje, że przeniosą się do jej pokoju, żeby nikt im nie przeszkadzał. Z zapisków w manifestie okrętowym są wspomniane tylko 2 elementy artefaktu. I te Pinkerton już ma. Jednak coś się nie zgadza. Wraz z ładunkiem zostały wysłane 3 listy opisujące wszystkie 3 artefakty. Na dole każdej strony były dziwne symbole. Osobno wyglądały tylko jak bazgroły, ale nałożone na siebie... Watch this. So, what does it say? Niech oko Idry czuwa nad tobą. Tak było napisane. Dodatkowo z nałożonych na siebie rysunków wynika, że oko Idry jest wewnątrz jednego z artefaktów, który Pinkerton już ma. Wewnątrz statuły słonia. Nie żebym się wymądrzał, ale jestem pewien, że sam bym ogarnął tą zagadkę w czasie niewiele dłuższym niż ci tutaj. Nate jednak stwierdza, że lepiej wyjdzie na umowie z Pinkertonem, jeżeli ją po prostu złamie i ukradnie słonia z diamentem w brzuchu. Wracamy do sceny tortur. Daniel jest bardzo pomysłowy w zadawaniu bólu, ale chyba zaczął to wszystko od dupy strony, bo dopiero po pobiciu i porażeniu prądem pyta Nate'a o oko Idry. Ta tajemnicza postać na plecach Nate'a to Eddie Raja. No i na razie tyle się dowiadujemy o nim. No one, and I mean no one, messes with Eddie Raja. I znowu mamy przeskok w przeszłość, tym razem tylko jeden dzień. Rika i Nate chyba poznali się troszkę bliżej. Pomimo konieczności trzymania całej akcji w tajemnicy, Rika załatwiła kogoś, kto pomoże Nate'owi w skoku. Drake? Eddie? How the hell did you find me? Tym kimś okazuje się Eddie Raja, którego Nate już skądś zna. To pierwsza niespodzianka. I który tak się składa, że jest bratem Riki. To druga niespodzianka. Pomimo burzliwej przeszłości i ewidentnej niechęci do siebie, dogadują się i umawiają, że kradzieży muszą dokonać tej nocy. A znają się z jakiegoś poprzedniego skoku, gdzie Nate wyczuł, że Eddie chce go oszukać, więc sam zrobił to pierwszy. Więc w sumie to mega kiepskie origin story, bo nadal nie wiemy, jak się poznali. Rika przeprasza, że nie wspomniała o Eddie wcześniej. Nate jej wybacza i omawiają plan wieczornej akcji. Tylko dlaczego omawia go tylko z nią, skoro ma iść tam też Eddie, który właśnie wyszedł? No chyba, że omówimy plan działania, to ich tajny kod na wiecie co. Każda parka ma taki kod, kiedy chce powiedzieć, że ma ochotę na igraszki, nie mówiąc, że ma ochotę na igraszki. A wy jaki macie kod na to? No i znowu mamy przeskok w czasie. Tym razem zły pan Daniel ładuje baterię Eddiemu. Ten też nie chce nic powiedzieć, ale niestety Pinkerton ma asa w rękawie. Złapał siostrę Eddiego. Now, unless we're expecting more company, you'd be wise to come clean about my amulet. Dobra, w końcu mamy pokazany wieczór, kiedy mają ukraść słonia. Najpierw wysadzają auta w garażu, żeby wywabić większość zbirów na zewnątrz, żeby w środku willi po cichutku dostać się do pokoju z sejfem i go otworzyć.
job staying hidden. No ale nie udaje się po cichutku. Jednak to nie koniec kłopotów, bo detonator, który mieli wysadzić safe, też nie działa. Pinkerton z obstawą idą w ich kierunku, a ci nie mają już amunicji, bo nie pomyśleli, żeby zebrać dodatkową broń po zabitych wrogach. No kiepska sprawa, ale Nate ma plan. Jaki? Kurwa sprytny. Dadzą się złapać, pozwolą się torturować, Pinkerton sam wyciągnie słonia z sejfu i coś jeszcze się stanie, ale na razie nie wiemy co. Plan doskonały. No więc, chcąc uratować Rikę, Nathan wyjawia, że amulet jest w środku słonia. Pinkerton bez mrugnięcia rozbija statuetkę i... No rzeczywiście, diament był w środku przez cały czas. Jednak Daniel nie jest człowiekiem honoru i stwierdza, że i tak wybebeszy dziewczynę. Ta, po niezwykle fartownym upadku obok biurka, pod którym Nate schował wcześniej broń, sięga po nią i zabija Pinkertona i dwóch ochroniarzy. No mówiłem, że to był plan idealny, nie mógł się nie udać. Daniel jednak przeżył i grozi Nate'owi, że go znajdzie, ale Rika szybko wyjaśnia sytuację. No ja już bym z nią do łóżka nie poszedł. Okazuje się, że też to byli już wszyscy ochroniarze w całej willi, bo nikt po nich nie przyszedł i spacerkiem wrócili do domku. Następnego dnia na przystani Rika, ta pinda, grożąc bronią, odbiera oko Idry Nate'owi. Eddie pizga z Nate'a, że tym razem to on został wykiwany, ale okazuje się, że jego kochana siostrzyczka też go zostawiła na lodzie. No nic, kilkanaście milionów dolarów właśnie odpływa w kierunku wschodzącego słońca. Don't say anything. Not a goddamn word. Ja nie mogę, ile tych przeskoków w czasie. 3 dni później Nate spotyka się z Salim w jakimś barze i rozmawiają, jak sfinansować ich kolejny projekt. Wydobycie jakiejś trumny z dna morza. A my już wiemy, jakiej trumny. W telewizji akurat leci program Eleny, która opowiada o jakimś ołtarzu ofiarnym. Nate wskazuje na ekran i mówi, że nagrał już spotkanie z nią następnego dnia, a jej stacja telewizyjna pokryje koszty całego przedsięwzięcia i mówi to jakby z ulgą, że pomimo zerowego zarobku ze zlecenia z okiem Idry, nadal będzie mógł wydobyć trumnę swojego przodka. Best part. Her producers are gonna pay for the whole damn thing. I'll believe it when I see it, kid. Za kilka dni dokończymy streszczenie fabuły i dowiemy się, czy Nate'owi, Saliemu i Elenie udało się odnaleźć fortunę Drake'a. Jeszcze pytanie i prośba do Was. Dajcie znać, czy bardziej Wam odpowiada formuła jednego krótszego odcinka raz na średnio tydzień, czy może jeden dłuższy, całościowy, raz na 2 tygodnie. Serio? To Twój deal. Zginę teraz, albo później, jak pomogę. Trudny wybór, ale wiesz co? Wolę teraz. Taj, kamo! Słuchaj, no gnido!